Witajcie kochani, jak widzicie, dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo ciekawy dzień. A jak wiecie, zajmuję się też marketingiem, lubię takie, jak ja to mówię, sztuczki marketingowe. I jakiś czas temu w pewnym mieście w Holandii kupiłam taki kubek. Kosztował mnie dyszkę, dosłownie, dyszkę. Coś takiego. Jak widzicie, no... Widać dosłownie, że wszystko jest jak Facebook. Czcionka, kolor. Wszystko bardzo podobne. Tak z takich sztuczek marketingowych. Tutaj mam Ikei szklankę. Ikei takie motto marketingowe, reklamowe. Brzmi Ikea i ty tu urządzisz. Poniekąd również jako gospodarz. Aczkolwiek generalnie, bo zrządzi, była taka fajna kreskówka długometrażowa ze studia DreamWorks. Dzieciak rządzi. Poniekąd jeszcze gówniarz jestem. Ale w takim razie, że tak powiem, czynię honor domu jako boss z mojego kubka. Tak. A że jestem troszkę wredna, tak jak ostatnio napisałam na fejsie, wcześniej był Ice Tea, a później był tylko Lipton. A że jestem Polką, jest taki utwór, gdybym mogła być mężczyzną, chociaż jeden dzień, pewnie byłabym Supermanem. Jak widzicie, mam na sobie koszulkę Supermana. I taka Kaja, no, Lipton to herbata. No i mam tutaj taką herbatę Pickwick, gdzie są takie fajne fiszki, o których też pisałam na fejsie, jeśli chcecie się uczyć holenderskiego. I akurat zaparzyłam herbatę, gdzie producent, tak się losowo złożyło, pytał się mnie, jakie są moje ukryte talenty. Tak więc widzicie, mamy kombo w dzisiejszej mosznie, a że u mnie jest iced tea do bólu, ale nie mojego, jak ja to mówię, mam tutaj luz. Postaram się, nie obiecuję, sobie tutaj podstawię kubek. Nic tutaj nie uronić ani kropli herbaty, bo jak wiecie, herbata w dni ciepłe działa bardzo fajnie, kojąco wręcz dla naszych organizmów, tym bardziej schłodzona. Na ciepło również reguluje naszą temperaturę, a więc to działa. O, jak widzicie, idzie ciężko, chociaż później człowiek nabiera wprawy. No jak to się mówi, praktyka czyni cuda. Rozlałam. Tylko będę musiała tutaj dokładnie posprzątać. Tak więc, kochani, mamy 18, ale mamy 2018 rok, więc nic nie tracimy. Tak więc, tea time, kochani. Trzymajcie się.